Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy rodzice przynieśli dzieciątko Jezus do świątyni, była tam też prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera. Była już w podeszłym wieku. Kiedyś od swojego panieństwa żyła ze swoim mężem przez 7 lat. Potem aż do 84 roku była wdową. Nie odstępowała od świątyni, lecz każdego dnia i każdej nocy służyła Bogu, poszcząc i modląc się. Ona również o tej właśnie godzinie przyszła i wysławiała Boga. Mówiła o tym dzieciątku wszystkim oczekującym wyzwolenia Jeruzalem. Kiedy zrobili wszystko, co jest według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swojego miasta Nazaretu. A dziecko rosło i napełniając się mądrością, nabierało siły. Łaska Boga była nad nim. Antoine de Saint-Exupéry napisał: żebyś był wolny jak śpiewak, improwizujący przy wtórze instrumentu, musisz mieć wpierw wyćwiczone palce i znać sztukę śpiewu. A to oznacza walkę, przymus i wytrwałość. A żebyś był wolny jak góral, musisz mieć wyrobione muskuły. A to oznacza walkę, przymus i wytrwałość. A żebyś był wolny jak poeta, musisz mieć wyćwiczony mózg i wyrobiony styl. A to oznacza walkę, przymus i wytrwałość. Czy pamiętasz o tym, że warunkiem szczęścia nigdy nie jest szukanie szczęścia? Szukając go siądziesz i nie będziesz wiedział, dokąd biec. Dopiero kiedy coś stworzyłeś, szczęście ci jest przydane jako nagroda. A warunki szczęścia to walka, przymus i wytrwałość. Dlaczego cytuję te słowa? Stwierdzę Saint-Exupéry'ego, bo pewnie ktoś będzie chciał wiedzieć, dlaczego zacytowałem te słowa. Otóż dla mnie osobiście Anna, córka Fanuela, o której słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, ale również Symeon, starzec, o którym słyszeliśmy wczoraj, dla mnie właśnie oni są uosobieniem wytrwałości. Też takiego przymusu, o którym mówi tutaj Saint-Exupéry, a który dla mnie jest po prostu konsekwencją. Oznacza konsekwencję. W konsekwencji, w takim byciu konsekwentnym jest coś z przymusu. Oczywiście nie jest to taki przymus w pełnym tego słowa znaczeniu, bo to bycie konsekwentnym, czyli wytrwałym, jest zawsze osobistym wyborem. Tak było w życiu Symeona, tak było w życiu Anny, prorokini z tej dzisiejszej Ewangelii. I to jest coś, co cechowało tych dwoje ludzi. I to jest, myślę, nam dane po to, żebyśmy czerpali z tego inspirację. Rzeczywiście, żeby naprawdę coś w życiu osiągnąć, trzeba być wytrwałym, trzeba być konsekwentnym, trzeba być też cierpliwym, trzeba być wiernym. Być wiernym to znaczy też umieć pokonywać trudności, to znaczy nastawić się na to, że będą trudności i zmierzyć się z nimi, nie uciekać przed nimi.
Pewnie też to miał na myśli Saint-Exupéry, mówiąc, że aby osiągnąć szczęście czy wolność, potrzebna jest walka. Tak. Wierność, wytrwałość, cierpliwość, konsekwencja. To jest właśnie to, co jest nam bardzo w życiu potrzebne, a co jest chyba coraz mniej doceniane. Dzisiaj chcemy mieć wszystko już natychmiast. Chcemy mieć natychmiastowe efekty. To dotyczy wielu, wielu dziedzin życia. Na przykład, kiedy robimy zakupy, chcemy, żeby coś było już. Jeżeli robimy zakupy przez internet, to chcemy, mówię to też o sobie, żeby najlepiej następnego, najpóźniej następnego dnia, żeby do mnie ten zakup już dotarł. No i ci, którzy się tym zajmują, wiedzą o tym i starają się. Ale też, gdy chodzi o takie relacje międzyludzkie, chcemy, żeby dziecko już natychmiast coś umiało, w jakiś sposób się zachowywało. Stąd też może taka łatwość sięgania po kary i nagrody, bo rzeczywiście ta metoda wpływania na zachowanie dziecka przynosi na ogół dość szybkie rezultaty, tylko że właśnie nietrwałe i kosztem relacji. Tak, kosztem relacji. Natomiast są inne metody, takie właśnie jak bezwarunkowa miłość, jak empatia, kontakt, który prowadzi do wielu pozytywnych zmian, oczekiwanych zmian w relacji, ale to wymaga konsekwencji, wytrwałości, żeby przyniosło rezultaty. I tak samo w relacjach na przykład małżeńskich, czy w ogóle międzyludzkich. Często chcielibyśmy, nie, żeby ten drugi człowiek zmienił się już, żeby jakiś kryzys, nie, w naszej relacji, na przykład małżeńskiej, żeby został zażegnany w czasie, nie wiem, jednej rozmowy z psychoterapeutą czy z księdzem. Żeby to tak w jeden dzień wszystko załatwić. Natomiast tylko ci, którzy decydują się na wytrwałość, na wierność, choćby właśnie temu przedsięwzięciu, nazwijmy to, jakim jest pokonanie kryzysu. Tylko tacy faktycznie osiągają cel. I ten cel jest trwały. Jeżeli coś zrobimy bardzo szybko, chcemy osiągnąć już, to zwłaszcza gdy chodzi właśnie o te relacje międzyludzkie, to wtedy to nie będzie trwałe. To, co się zmieni, to, co się stanie, nie będzie trwałe, będzie kruche. To jest trochę tak, jak z wieloma rzeczami w świecie. Nie można przyspieszyć pewnych procesów, nie wiem, budowy domu, nie wiem, sadzenia lasu. Wprawdzie dzisiaj są takie pomysły, żeby już duże drzewa przesadzać, nie? I wtedy ma się już od razu duży las. Ale prawdopodobieństwo, że te drzewa się przyjmą, wszystkie, nie jest zbyt wielkie. Natomiast jeżeli zdecydujemy się na wytrwałość i na cierpliwość poprzez to, że sadzimy dużo małych sadzonek, urośnie nam piękny las, którego będziemy naprawdę zadowoleni. I ten las da nam nie tylko drzewa, cień, ale wiele, wiele innych rzeczy, które wraz z tymi drzewami się tam pojawią, bo będą miały czas. I tak można by mnożyć te przykłady, nie? Właśnie
Żeby naprawdę coś wielkiego w życiu osiągnąć, potrzebna jest wytrwałość. I dla mnie o tym jest właśnie ta dzisiejsza Ewangelia. To pokazuje swoim życiem owa prorokini Anna. Żyła 7 lat, po 7 latach od ślubu mąż zmarł, potem była wdową, aż do 84 roku życia. I ona właśnie dlatego, że była taka wierna temu, była wierna Bogu, była wierna w tej posłudze przy świątyni. Właśnie dlatego dane jej było rozpoznać w tym małym dziecku Mesjasza, Zbawiciela. Czyli dane jej było doświadczyć szczęścia. Można powiedzieć, została nagrodzona za tę swoją wytrwałość w piękny sposób. Korzystajmy z tego przykładu. Dajmy się zainspirować Symeonem, Anną. Może zwłaszcza Anną, bo o niej właśnie więcej wiemy, o jej wytrwałości, o jej cierpliwości, o jej konsekwencji, o jej wierności. Wierność to jest piękna rzecz. Mówi się, że ona wynika z owocem miłości. Pewnie tak. Pewnie jeśli kochamy na przykład Boga, jest nam łatwiej być wiernym. Jeśli kochamy drugiego człowieka, jest nam łatwiej być mu wiernym. Ale wierność jest po prostu potrzebna do tego, abyśmy osiągnęli wiele z tych rzeczy, za którymi tęsknimy, których pragniemy. Właśnie takich jak wolność, szczęście. Moim zdaniem też wierność sprawia, że miłość się w nas budzi. Owszem, tak jak powiedziałem, wierność może być wyrazem miłości, ale działa to też w drugą stronę. Wierność sprawia, że wzrastamy w miłości. Ta dzisiejsza Ewangelia mówi też na końcu o tym, że Pan Jezus wrócił razem z rodzicami po pewnym czasie do Nazaretu i tam był im poddany, tam trwał właśnie w nauce, w rozwoju. Był wierny. Był wierny, był konsekwentny. Właśnie wierność, konsekwencja jest też potrzebna do tego, żeby się uczyć, rozwijać, zwłaszcza w miłości. Zabierzmy więc tę lekcję, tę pochwałę wierności i wytrwałości z tej dzisiejszej Ewangelii, z tego spotkania nie tylko z małym Jezusem, z Maryją, Józefem, ale też ze wspaniałą, piękną postacią, jaką była prorokini Anna.